Przed nami zadanie z naszego portalu, więc mamy wykresy dwóch funkcji, funkcji h od x tutaj oraz funkcji f od x. I naszym celem jest wybranie spośród tych czterech liczb tej, która najlepiej przybliża wartość f od h od 2. Więc może przypomnijmy sobie, co to jest f, czyli tak, mamy policzyć f od h od 2. I co to takiego jest? Prawda? To jest złożenie funkcji. No i może zróbmy taki rysunek, prawda? Jak to jest. Czyli możemy sobie wyobrażać, że funkcja to jest taka, prawda, skrzyneczka, do której mamy tutaj, wkładamy argument. Tutaj w tym wypadku wkładamy argument 2. To jest nasza funkcja h. Ona nam zwraca liczbę h od 2. No a potem mamy, prawda, czytamy od prawej do lewej. Najpierw bierzemy dwójkę, obliczamy wartość funkcji h od 2, następnie mamy funkcję f, wkładamy tutaj to, co dostaliśmy od funkcji h do funkcji f, no i dostajemy f od h od 2. No dobrze, no to wykonajmy teraz tę operację na podstawie tutaj tych wykresów, które mamy. Więc tak, na początek szukamy h od 2, czyli tu jest wykres h, h od 2 to jest gdzieś tutaj wygląda, tak? Czyli wygląda na to, że wartość funkcji h w punkcie 2 jest minus 1, czyli h od 2 to jest minus 1, czyli teraz naszym celem byłoby policzenie f od minus 1, tak? Czyli teraz musimy odszukać na osi x ponownie wartość minus 1, i, czyli tu jest minus 1 i obliczyć wartość funkcji f, czyli wartość funkcji f jesteśmy gdzieś tu, czyli minus 6. Tak, czyli to by było tutaj, czyli wartość tego złożenia w punkcie 2 jest minus 6. No może sprawdźmy sobie odpowiedź. Tutaj mamy tak, zaznaczamy minus 6. I jak zwykle zachęcam Was do samodzielnego rozwiązywania zadań na naszym